kurwa, ciężki temat. George Clooney, kurwa. Widzisz? Ręce mi już trochę zaczynają chodzić. Puszcza po wczorajszym. Za dużo było. Ale mocny. O ja pierniczę. Szok. Rado, opowiedz więcej o sobie. A co ci mogę powiedzieć? Byłem piękny, młody. Teraz już jestem rzęk. Nie no, lekko po 40 to jeszcze masz życia przed tobą. Dobra, jak ćpają. A ty mówisz, że nie walą, kurwa. Wszędzie walą. Tam ćpają? A jak nie? Dobrze. To są... Jaka to jest narodowość? To Rumenisz. Aha. Albo Mongolia. Tu nic innego nie chodzi. Rumenisz, Mongolia. Albo CH. Czy tu jesteśmy bezpieczni teraz? Tak. Tutaj jesteśmy bezpieczni. Tu przychodzą ludzie, którzy mają odrobinę honoru, szacunku. Tu się przychodzi, tu można wypić, tu można zaćpać, ale trzeba się, wiesz, zachowywać, a nie tak jak bonjour jak tam. Ja do tego jestem nauczony i przyzwyczajony. U mnie porządek to jest na... Ja... Zobaczysz, u mnie przed domem... No przed domem ja to mówię, no szalet miejski. U mnie przed domem jest tak wygrabiony, tam nawet papierka nie znajdziesz. Nie ma nic. I to jest tak jak gdyby twój szalet? Tak. A czy przechodnie mogą z niego korzystać w ciągu dnia? Słucham? Czy przechodnie mogą z niego korzystać? Nikt tam nie korzysta. To jest opuszczone, to już, o Jezu, pod parlamentem. Nawet jakbym chciał, to bym tunelem do parlamentu zeszedł. Pokażę ci, ja nie bajeruję. Czyli to jest po prostu twój szalet? To jest mój szalet. A ja, jak go otworzyłem, to nawet nie pytaj, bo się zlejesz w gacik. Aha. Barbara Kwart z klatki B to się chowa przy mnie. To bardzo ciekaw jestem tego miejsca w takim razie. Zajebista sprawa. Opowiedz o sobie w takim razie. Z jakiej części Polski pochodzisz? Warmia, Mazury. Warmia, Mazury. Olsztyn. Olsztyn, kocham moją małą Amerykę i chuj. Już wiem, że masz maturę. No, oczywiście, że mam maturę. Ja jestem... Słuchaj, ludzie studiują, ludzie tam, wiesz co... Nie trzeba studiować, trzeba być w życiu mądry. Trzeba być mądry. Czy sztuką jest zapalić cygaro? Nie jest sztuką. Sztuką jest go znaleźć. Fuks? Nie. Ja wiem, że ja wstaję rano, to znaczy rano. No u mnie rano to jest 12:30, 12, 11, zależy. Ja wiem, że ja wyjdę na ulicę i ja wiem, że coś znajdę. Nie ma takiego dnia, żebym ja czegoś nie znalazł. Zobacz, ty spadłeś jak dzik z nieba. Właśnie chciałem o to się ciebie zapytać. Jak myśmy się poznali? Powiedz mi. Ja nie wiem. Jak my się poznaliśmy? Na ulicy. Ale masz powiedzieć szczerze, jak to było? Oczywiście. Jechałem na rowerze. Jechałeś na rowerze. Zgodnie z przepisami lewą stroną. Tak, Sebastian coś tam głupiego powiedział. Nie było żadnego Sebastiana, ani żadnego Rado, tylko był tłum ludzi. No tłum ludzi i tam... Ja usłyszałem jedno słowo, zgadnij jakie. Kurwa. Natychmiast odwróciłem rower i podjechałem do was. Ja już myślałem, że będzie tu fighting. Ja już myślałem. Już myślałeś, tak? Słuchaj, bo Sebastian to ma takie zagrywki, że on za mną to w ogóle nie idzie. Mm-hmm. To nie ma bata. Ja gościa w bankomat wcisnęło, jak mnie zdenerwował. I to jest fakt autentyczny. Sebastian ci przyjedzie, może powiedzieć. Ale wiesz, że był taki moment, że ja widziałem, że iskra wystarczy i się źle skończy. Słuchaj, ty jeszcze mnie nie widziałeś w akcji. I nie chcę widzieć. Ty jeszcze mnie nie widziałeś. Słuchaj, ja nie jestem kozak. Mówi ci coś takie słowo Itman? Itman? Itman. Itman. Jest to... Batman. Spiderman. Batman, tam Spidermany to wiesz, dzieci kurwa oglądają. Co to jest Itman? Itman. Wejdź sobie kiedyś na internet, obejrzyj biografię tego człowieka. Tam Bruce Lee to się przy nim chowa. Jak to się pisze na początku? It przez I czy E? Y. A Y. Itman. Słuchaj, to jest człowiek... Ja ci powiem tak, ja mam... No trzy osoby w życiu, które będę ubóstwiał. Jedną z nich jest Itman. To jest w ogóle. Itman. Karolek to już w ogóle. Kto to jest Karolek? Wojtyła. Aha, Karolek. To jest człowiek, wiesz. Ja go mam nawet na telefon. Ja codziennie go słucham. Ja już pierdolca mam. Sebastian to ucieka ode mnie. Mówi, wyłącz to, mówi, bo już mam cię dosyć. A trzecia osoba to jest moja matka. Nie ma na nią. Na to kobietę. Ja, słuchaj, są takie... Widujesz mamę? Ja? Nie. Ale ja usłyszę. Ona nie żyje już, tak? No jak nie? Ona nie żyje. Żyje jeszcze, chyba. Nie wiem, słuchaj... Oj, od groma. Ojej. Ale szanujesz bardzo. Bardzo, bardzo. Matka to jest świętość.
Nie ma nic. Wiesz, ojciec to ojciec. Ja się naoglądałem w życiu tego potąd. Niejednym pomagałem, kurwa. Cyrki, kurwa. A jakie miałeś dzieciństwo, skoro już miałeś rodziców, tak? Ja dzieciństwo? Piękne miałem dzieciństwo. Zajebiste. Po 8 kilometrów do szkoły musiałem zapierdalać przez las. Takich się czasów doczekałem, kurwa. Pojechał i zginął, kurwa. Dzieciństwo. Teraz to dzieciństwo to mają. Bentleyami, kurwa, jeżdżą. Rolls Royce'ami. Mam też takich znajomych. Pokażę ci, wyślę ci zdjęcie jakiego Bentleyka. Taki facet. W jakim wieku wyjechałeś za granicę? Ja całe życie podróżuję. No ale kiedyś zacząłeś? No zacząłem. Ja jeszcze jak mój ojciec żył, to ja latałem. Bułgaria, Węgry. Handlowało się po rynkach, nie rynkach, wiesz. Od małego. Weź normalnego człowieka z Polski. Z blokowiska. Dawaj go. Tutaj niech przeżyje ze mną tydzień na ulicy. Będzie tak spierdalał, że huk. O Jezu. Nie ma takiej opcji. Wchodzisz do sklepu, no to kupujesz, tak? U nas takiego czegoś nie ma. W życiu i środowisku homelessów nie ma coś takiego jak money. Nie ma. Dotykówka, zbliżeniówka, plastik teraz. Siądź na kubeczek. Siedziałeś na kubeczku? Nie, ale słyszałem dużo. A ja siedziałem na kubeczku. Ile z tego można mieć? Mnóstwo. Znam takich, co po 8 dych wyciągają dziennie. Siedząc na moście, nic nie robiąc. 80 funtów. Papiery też ci pokażę sądowe, bo już byłem tutaj pod majestatem. Na telefonie też jest. Co jeszcze sędzia, jak ona to powiedziała? A, zabiera mi moje imienie. Ja się nie nazywam w Londynie. Tak mi powiedziała. Bo ją siedziałem i nagrywałem. Jak pierdoliła mi głupę. Za buty za 100 funtów. Sędzinę nagrywałeś, tak? Mam w telefonie wszystko. I ona powiedziała, że ty nagrywając ją zabierasz jej imienie. Jej imienie, tak. A wchodząc na salę... Czyli jej wizerunek. Tak. Dostałeś coś za to? Oczywiście. Ile? 395 funtów. Kary takie, tak? Grzywny. Grzywny. A buty warte były stówę? Stówę. Powiedziałeś mi, kiedy zapytałem się ciebie o zawód, powiedziałeś zawód złodziej. Tak. Kradniesz tutaj? Codziennie. Codziennie. Teraz jak szliśmy, to myślisz, że gdzie my szliśmy? Do Azdy jechaliśmy. Dokąd? Do Azdy. Azda, sklep. Azda. A co ochrona sklepu? Wiesz, czym ochrona się zajmuje w sklepie? No nie wiem. Telefonem w ręku. SMS-ują? Nie wiem, co on robi, czy tam se filmiki. On przecież nie będzie siedział 12 godzin w pulpit pierdolony, patrzył. A w takim razie powiedz mi, co kradniecie? Wszystko. Alkohol? Wszystko. Papierosy? Wszystko. Jedzenie? Wszystko. Ubrania? Ty rozumiesz, everything. 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 Skarpety, majtki, jedzenie, kurwa, alkohol. A to co masz na sobie? Ty, jakie masz fajne buty. Zajebiste. Czy to nie najeżki są? Nie. Ale też krajowe. Też kradzione? Też. Nawet papier na nie mam, bo nas drapnęli. Masz papier na nie, tak? No te buty. Co to znaczy mam papier na nie? Nie rozumiem. Złapali mnie w sklepie, wystawili mi papier, że te buty ukradłem. I w tych butach mnie wypuścili. To nie rozumiem, jak to się mogło stać? No właśnie, ja też, ja do tej pory nie. Spytaj się Sebastian. Ale ja kazali ci zapłacić za te buty? Tak. Aha, kazali ci zapłacić. No ale nie zapłaciłem. Przeszedłem koło, aż byłem tak gotowy, że o Jezu. Nerwowy? O Jezu. Ja nie mogę w nerwy wpadać, ja ci mówię. Rado, ja bym chciał zrozumieć, jak to się stało, że wyjechałeś za granicę, to jest pierwsza rzecz. A jak to się stało, że zostałeś bezdomny, to jest druga rzecz. Wiem, dlaczego zostałeś bezdomnym, bo tak jest łatwiej. Jest ale kiedy to się stało? Kupę lat temu. Prawdę mówiąc, to ja już nawet nie pamiętam. Ja odkąd pamiętam, to jestem na ulicy już. Ale rysy już mam konkretne. No ale masz, czy miałeś żonę? Miałem. Masz dziecko? Miałem. No, dziecko to wie. Matka wychowuje. Wiesz, pieniądze. PCPR-y, no ale wtedy nie byłeś na ulicy przecież. Nie byłem. Ja ciężko pracowałem. Ja
W DHL-u jebałem 8 lat. Jak W. Euro, euro, euro. Ale w jakim kraju pracowałeś? W DHL-u? Germanii. Niemczech. Germanii. Deutschland. Ty dlatego mówisz po niemiecku. Sprechen Sie Deutsch. A jaki jest twój niemiecki? Perfekt. Perfekcyjny. Ja mam papiery. Ja ci mogę papiery wyciągnąć, pokazać, ja mam papiery. Angielski perfekcyjny. A tak, wiesz, my British. No, ale komunikatywny. Ze wszystkimi się dogaduję. Nie ma problemu. Już jak z policją się dogaduję, to... Powiedz mi jeszcze więcej o ulicy w Londynie. Chodzi mi o taką rzecz, czy bezdomni trzymają się narodowościami? Polacy z Polakami, Rumuni z Rumunami, czy... Powiem ci tak. Rumuny swoją drogą, ale że ja jeszcze nie widziałem, żeby Polak z Polakiem się tak trzymali. Jak się trzymają Polacy razem, to jest tak. Albo tragedia, albo fioletowe oczy i w ogóle. Ale ty z sobą jesteś razem cały czas, tak? Non stop. Ja już ci powiem ile. Pół roku jest ze mną. Pół roku jak na Alpertonie, na Alperton to tam jakbyś pojechał. O Jezu, to żebyś zobaczył Alp. Sebastian przyjeżdża rowerem, teraz mówię Alperton, to on będzie rękami machał. Tam to w ogóle. Tam to byś komedię nagrał, kurwa. Tam codziennie jest komedia. Codziennie. Skłot mieli. Słuchaj, taki skłot mieć. Na Alperton. Grzejniki chodzą. Bieżąca woda. Znalazła się pała, kurwa, wzięła, podpaliła. Wszyscy na bruk. Playwoodami obili. Wszystko. Prąd, święta, kuchnia. No wszystko chodziło, wszystko. Tylko do Azdy, Park Royal, Tesco, mięsiwa, gotowanie, smażenie. Z bezdomnością jest związany alkohol? Przede wszystkim. A narkotyki? Zależy. Jakie? Kable jeszcze mam całe. Nie walę po kable. A próbowałeś kiedykolwiek? Oczywiście. Waliłem heroinę. Nie rajcuję już to. Obrzygany potąd, uflejtuchony. O, Maryśka, to wiesz. Przyjarać sobie elegancko. Ja ci pokazałbym w Londynie parę miejsc, gdzie naprawdę... Na zwierzyńcu nawet bym usiadł. Barany chodzą w centrum Londynu. Widziałeś zwierzyniec? Nie wiem, co to jest w ogóle. No właśnie. Kaczki, kury, barany, owce, świnie. I mało tego, na 8 piętrze. Wytłumacz, nie rozumiem, o czym mówisz w ogóle. Zwierzyniec na 8 piętrze w centrum Londynu. Pokażę ci. Pokażę. Ale co to jest? Wytłumacz. No zwierzyniec. Kaczki, kury hodują tam. Ekologia, no. Jajeczka, wiesz, chuje moje. W bloku, tak? Na 8 piętrze. Koń przez balkon wygląda, jak Boga kocham. Spytaj się, jak Sebastian przyjedzie, powiedz tak. Czy widział konia na balkonie? Ale jaki to ma związek z narkotykami? Właśnie to jest wizja narkotyków. A, rozumiem. No, tak się ujarał. No widzisz, już czuję, że pali. Ja mam nos był ostrzony jak nic. Już wiem, kto pali. Widzisz? I a mało. Czy tutaj w Londynie jest kłopot z pozyskaniem narkotyków? Ja ci powiem tak. Kiedyś ty szukałeś dealera. Teraz dealer szuka ciebie. Dajesz mi kurwa dychę, ja wychodzę za róg i przyjeżdża skuterkiem i przywozi. Wizytówki dają. Wizytówki dają? No przecież ja mam. Dają wizytówki. No co za patrz, no za tych kurwa. Wierujesz. A to pokazywałeś wcześniej, rzeczywiście. Ja tego nie zrozumiałem. Czyli to jest wizytówka dealera, tak? Tak. Rozumiem. Ej, to kurwa. I on ci daje wizytówkę i dzięki temu wiesz. Okej. Okay. Jest napisany business consultant. No. Memory 5. Za 10 funtów. Gdzie? Pros Harbor Station, please. Now? Ja już czekam na ciebie. Przyjeżdża, hello my friend, how are you? Żółwik, cyk, cyk. I wszystko. Powiedz mi, Rado, lat ubywa. Aczkolwiek, no, ciebie czas bardzo oszczędnie traktuje, ale nie mniej ubywa. Czy myślisz o przyszłości swojej? Nie. Kompletnie? Słuchaj, ktoś kiedyś powiedział, wszystko co wielkie nie zostało zrobione w pojedynkę. I to jest prawda.
Ludzie odkładają pieniądze. Słuchaj, ja wstaję i dziękuję Bogu, że żyję. Że nic mnie nie boli. No wiadomo, ręce trochę chodzą, no bo alkohol to jest, wiesz. Z tym nie ma żartów, to też wiadomo. Ja mogę pić, nie muszę. A zdrowie? Zdrowie? No, jeszcze, jeszcze. Czy tutaj jest w Londynie opieka socjalna? Tak. Czy ty jesteś ubezpieczony? Tak, ja mam kartę NRZ. Czyli sam się ubezpieczasz? Ja wchodzę do szpitala, ja wszystkie leki, jakie coś chcę, przejazdy, ja wszystko mam derm. Jak to robicie, że kradniecie i was nikt nie łapie nigdy? Jak nie łapie? Łapią! Słuchaj, no... Okazja czyni złodzieja, tak? Powiem ci taki motyw. Akcja torebka. Mhm. Sebastian ci to może potwierdzi. On nie wierzył. On nie wierzył. Siedzę na stacji Port Harbor. Siedzę, czekam na Sebastiana, poszedł do azdy, bo ja już tam wejścia nie mam. 27 win wyniosłem i... Zapali się, tak? Za 28 mnie kurwa drapną. Codziennie. Ta trasa codziennie jest. Codziennie. Jakie konsekwencje były? Zabrał butelkę, powiedział, że mam więcej nie przychodzić. Aha, pomyślałby kto. Na drugi dzień byłem z powrotem, bo nie było go na zmianie. To jest wszystko system. Wiesz, to... Tu można pierdolić kacapowy cały dzień, ale to trzeba przeżyć. To trzeba naprawdę przeżyć. Nikt mi nie powie, a są ludzie w Londynie, że siedzie na ławce i płacze, bo jest głodny, bo chce mu się palić, bo chce mu się pić. Siedzi i płacze. I sobie nie może dać rady. Nie może sobie dać rady. A ja wychodzę tylko z szaletu, kurwa, i już cygaro walę. Już chyba od 3 godzin. No, to jest właśnie życie. To jest właśnie życie. Wszystkie muzea, jakie były tutaj w okolicy, wszystko zwiedziłem. Włącznie z tą, kurwa, katedrą tutaj. London Bridge. Wszędzie wchodzę za darmo. Wszędzie. Katedra São Pauli, tylko widzi mnie ochrona, to już mówi tak, tylko do szkatułki nie podchodzi. Ja mówię, dobra, w porządku. Bo tam, wiesz. Jakiekolwiek plany? Na dzisiaj? Oczywiście. Danielek, Micha. Co to jest Danielek? No, te właśnie, te... Aleluja, kurwa, Christmas. No wiesz, ten kościół tam przyjeżdża tym samochodem na Waterloo, tam chili. Żeby coś zjeść, tak? Zobaczysz ludzi. Zobaczysz, jacy tam są ludzie. Ty szprechasz po angielsku, elegancko, to ci Daniel powie, co on ze mną przeszedł. Czajny, jak dorwałem w drzwiach, to żeby nie Sebastian i Kij, to bym chyba... No już bym dzisiaj nie chodził po tym świecie. Maczetą łeb by mi ujebali. Pytałem o plany, ty zapytałeś się, czy chodzi mi o dzisiejszy dzień. Nie, chodzi mi o plany na przyszłość, tak. Nie, żadnych. 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 Konkretnie żadnych. Chciałbyś inne miasto zwiedzić? Jako bezdomny? Zamieszkać w innym mieście? Nie. Nie. Manchestery, chuje, muje, ten... Inne kraje? Nie, nie. London. Najlepszy. Jaka jest pomoc od państwa dla bezdomnych? Bardzo duża. Daj mi przykład. Jest bardzo dużo. Victoria Costa Station. 15 pi kosztuje obiad i wykąpanie się. 15 pi. No nie powiesz mi, że na ulicy 15 pi nie znajdziesz. Jak ja w ciągu godziny teraz się przelecę, z piątkę to bym na biegu ustukał. Na biegu. Pali się jakby chciała, nie mógł. Kurwa. Pojechał i zginął. Nie, bo to kawałek jest. Światła, nie światła, wie. Darbeć, ten idiota. No może ja wyjaśnię, drodzy widzowie. Mianowicie Sebastian poszedł do sklepu po picie, między innymi dla mnie po wodę gazowaną, tak. Ponieważ chłopcy znaleźli dla siebie picie, a ja nie piję takich smakowych napojów. No proszę, ekologia. Kurwa. I wziął ode mnie rower. No. I nie wraca. Będzie rower, nie burza. Mam nadzieję. No oczywiście, że tak. To ja gwarantuję. A jak ja coś mówię, u mnie słowo droższe pieniędzy. Rado, a powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się na ten wywiad ze mną i na to, żeby pokazać mi też inne miejsca? Po to, żeby ludzie wiedzieli, wyjeżdża niby za granicę do pracy. Tak się kończy za granicą praca. Właśnie na ulicy, na ulicy. Znam mnóstwo takich ludzi, mnóstwo. Inżynier, magistry nawet. A nawet powiem ci jedną rzecz. Nawet ortopedę znam bezdomnego. Ortopedę z wykształceniem.
pokażę ci go dzisiaj, bo będzie na miejsce. Moment, ale to nie wynika chyba z tego, że tutaj nie ma warunków, czy nie ma szans, czy nie ma pracy. Są. Pracy jest mnóstwo. Car wash, zmywaki, restauracje, wszystko, co chcesz. Jest, naprawdę jest. Tylko trzeba wstać w 7:30 i iść do pracy, no, niestety. A nie spać do 7:30. Ale powiedziałeś, że często się tak kończy, że ludzie wyjeżdżają tutaj do pracy i kończą na ulicy. Bo tak jest. Ale z czego to wynika? Z braku możliwości? Nie. Wpadasz w towarzystwo i koniec. I to też, to jest właśnie... Ja ci powiem tak. Nie te miejsce, nie ta osoba i wszystko. Czy na ulicy jest łatwiej? Zależy. Zależy dla kogo. Bo są ludzie, którzy siedzą i płaczą, i kwiczą, bo nie wiedzą, co z sobą zrobić. Naprawdę. A ja sobie dam radę. Ja sobie dam. Ja mam bajery, ja jestem, wiesz... Ale z tego wniosek, że jeżeli zaakceptujesz sam fakt, że jesteś bezdomnym, to wtedy jest okej. Okay. Tak. Nie ma coś takiego jak załamanie. A Jezu, na ulicy. Ja znam takich ludzi. Sebastian ci też to może powiedzieć. Znamy takich ludzi, że się... Ja idę i im kanapki zanoszę, żeby z głodu nie zdechli. Taka jest prawda. Ja znajdę usterkę, idę ją sprzedać. Ty wiesz, co ja pierwsze co robię? Zobacz, kto idzie. Mistrz. O, wow. Mówiłem? Ja ręczę. A, no. A jak idzie, zobacz. Seba. A spocony zabaj, ja bam, ja. No widzę. Wiesz co... Ty znowu kamieniami rzuca ten gówniarz. Zaraz mu pierdolę. Który gówniarz znowu? No ten kurwa znowu tu przyszedł. Za to jemy. Seba, dziękuję. Nie ma za co. O kurwa. Nawet przez chwilę nie wątpiłem. No może przez chwilę. No mówi, już nie wróci. A ja mówiłem, że wykupiłeś mu wodę. Zobacz, ale kubek się kurwa... No to ja wypiję z gwinta, spokojnie. A no to ty myślisz, że... O, sparkling, bardzo fajnie i niesmakowa. To ty myślisz, wow, że on ci kubek kupił po to, żebyś ty kurwa, wodę się wypił? Panowie, jest taki temat. Która jest godzina? Za 5 wsadził w pół za 24. Co tak się trzyma? A o której godzinie jest misja? W 9:30. 20. Mamy parę godzin. 20. Mamy parę, słuchaj. A mamy... dzisiaj jest jaki dzień? Piątek. Jaki tam piątek? Wielki piątek. A no wielki piątek. Wielki. Kościółek? Jaki kościół? No pójdziemy pomodlić się. Nie. Ty no sam mówiłeś, że Karolek to jest twój idol. Karolek to jest swoja sprawa. Ty słyszysz, że on mnie ciągnie? Rado. Ja muszę kupić. Tymczasem dziękuję ci za rozmowę, ale liczę na większą twoją pomoc. Oczywiście, że tak. Wiesz, jak się żegnamy u mnie na kanale? Jak? Tak. Pozdrawiam. Rado, szczęśliwy, szczęśliwy, bezdomny, bezdomny z Londynu. Z Londynu. Z ogromną przeszłością. Z ogromną przeszłością i z dużymi możliwościami na przyszłość. Ale bez planu. Bez planu. Plan B.